Huawei Watch GT4 jest kontynuacją eleganckiej linii smartwatchy Huawei Watch GT. Wcześniej mówiłam Wam o smartwatchu Huawei Watch GT3, później marka wypuściła na rynek Huawei Watch GT3 Pro. Pamiętacie taki model na białej ceramicznej bransolecie? Jeśli nie, to tutaj podrzucam Wam link do recenzji tego smartwatcha. No i właśnie GT4 jest następcą tego modelu na ceramicznej bransolecie. O tym zegarku chciałabym Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć. W ogóle, żeby uruchomić zegarek, musimy wcisnąć ten przycisk znajdujący się na górze. Jest to koronka aktywna, możemy nią kręcić i na przykład przeglądać menu. A więc włączamy poprzez dłuższe przytrzymanie, wtedy zegarek nam się uruchomi, będziemy mogli wybrać język, no i rozpocząć parowanie. Można to zrobić w różny sposób, albo zeskanować kod QR, który pojawi nam się na wyświetlaczu, albo przez aplikację. Ja wolę ten drugi sposób. Wchodzę w aplikację Huawei Zdrowie, klikam zakładkę na dole urządzenia, następnie dodaj urządzenie i jeśli już telefon wyszuka zegarek, to wtedy postępuje zgodnie ze wskazówkami. Model smartwatcha Huawei Watch GT4 występuje w dwóch rozmiarach. W wersji 46 mm i 41 mm, czyli mniejszej. Ten zegarek to wersja elegancka, na bransolecie ze stali nierdzewnej, również przyciski i ramka wykonane są z tego samego materiału. Spójrzcie z bliska, jak wygląda to cudeńko. Bransoleta na zapięcie magnetyczne, można ją bardzo łatwo dopasować do rozmiaru nadgarstka. Wystarczy, że przesuniemy, no i opuszczamy i mamy dopasowany pasek. Są dwa przyciski, pokrętło aktywne z funkcją przycisku, no i drugi przycisk, jest to przycisk na skróty. Ja pod tym przyciskiem ustawione mam dyscypliny sportowe. Spójrzcie, że wokół znajduje się ramka w kolorze złotym, no i szczerze mówiąc, poza funkcją ozdobną, nie pełni ona żadnej innej funkcji, ponieważ tworzy jedną taflę z wyświetlaczem, a więc jeżeli uderzymy w futrynę czy w cokolwiek, no to możemy być pewni, że ucierpi na tym wyświetlacz. Ale takiej wystającej ramki nie było też w modelu GT3. Tutaj mam GT4, w lewej ręce GT3. No i teraz spójrzcie, że wokół GT4, wokół ekranu mamy tą złotą, w kolorze złotym obwódkę. Tutaj takiej ramki nie ma. Huawei Watch GT4 posiada wymienne paski. Aby wymienić taki pasek, należy najpierw go wypiąć. Jeśli smartwatch ma służyć do uprawiania sportu i do biegania, no to pasek silikonowy będzie łatwiej utrzymać w czystości. Po drugie, ćwiczenie, bieganie jest naprawdę niewygodne. Bransoleta luzuje się, no i ten komfort jest zdecydowanie niższy, a i pomiary gorsze. Pływanie z zegarkiem na bransolecie, ale też z zegarkiem na pasku skórzanym nie jest wskazane. Na stronie producenta możemy przeczytać, że metalowe i skórzane paski nie są odpowiednie do sportów wodnych i aktywności związanych z intensywnym poceniem. W takich zastosowaniach zalecamy korzystanie z pasków z tworzywa. No to teraz na skróty. Wbudowany GPS? Tak. Autoregulacja jasności ekranu? Tak. Aktywna koronka? Tak. Wbudowany głośnik i mikrofon? Tak. Obsługa połączeń głosowych i powiadomień? Tak. No i jeszcze wbudowana pamięć? Oczywiście tak, ale nie znalazłam informacji na temat pojemności takiej pamięci, więc jeśli macie informacje na ten temat, to bardzo Was proszę o podzielenie się nimi w komentarzach. Huawei Watch GT4, oprócz tego, że fajnie wygląda i ma dobry styl, to potrafi jeszcze sprawić radość długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Uzależniamy ten czas pracy od intensywności użytkowania, ale też od uruchomionych funkcji. Producent podaje informację, że 41 mm może pracować do 7 dni, natomiast 46 mm do 14 dni. Do zestawu dołączona jest również ładowareczka zakończona kablem USB. Z drugiej strony mamy taki właśnie dysk
krążek. No i zobaczcie, że jest on przymocowany na stałe. Bodajże w GT3 Pro był na USB typu C, że mogliśmy wypinać i samą taką stację ładującą nosić. No i co? I wystarczy, że teraz położymy ten zegarek, podepniemy do źródła energii i zegarek będzie nam się ładował. I rzeczywiście czas ładowania jest bardzo szybki. Zegarek Huawei Watch GT4 obsługuje ponad 100 trybów sportowych. Mamy dodaną tutaj na przykład koszykówkę i piłkę nożną. Jest też oczywiście rejestr ćwiczeń, mamy podgląd do archiwum naszych treningów, do rejestru aktywności dziennej i są to pierścienie aktywności. Czerwony pierścień oznacza spalone kalorie, żółty ćwiczenia, no i niebieski na nogach. Po funkcjach dotyczących ćwiczeń mamy pomiar tętna, pomiar saturacji, temperaturę skóry, koniczynki zdrowia, rejestr aktywności, funkcja w formie, monitoring snu, kalendarzyk miesiączkowy, poziom stresu, ćwiczenia oddechowe, rejestr połączeń, kontakty, muzyka, zdalna migawka, barometr, kompas, powiadomienia, pogoda, portfel, kalendarz, stoper, minutnik, alarm, latarka, funkcja znajdź telefon, ustawienia, AI Voice i mapki Petal, ale nie są to mapy offline. Uwaga, w ikonce barometr znajduje się też wysokościomierz. Może zacznę od tego, czego tutaj nie ma. Nie ma płatności zbliżeniowych, nie ma usług Google, nie ma pomiaru EKG, pomiaru ciśnienia krwi, z funkcji sportowych nie ma analizy składu ciała, nie rozpoznaje także ćwiczeń sportowych, jak na przykład jest w zegarkach Amazfita czy Garmina. Jeśli chodzi o funkcje lokalizacyjne, to na przykład w czasie wycieczki górskiej pokazuje współrzędne geograficzne. Jest też barometr, jest wysokościomierz, który naprawdę działa i pokazuje rzeczywistą wysokość, na której się znajdujemy. Sprawdziłam to w górach. Mamy też możliwość trasy powrotnej, ale nie ma tutaj obsługi map offline. Zobaczmy w takim razie, co ma nowy produkt Huawei. W menu smartwatcha Huawei Watch GT4 pojawiła się zupełnie nowa funkcja, funkcja w formie, która ma pomóc kontrolować deficyt kaloryczny. Wygląda to w ten sposób, że wpisujemy swoją wagę oraz cel albo utrzymanie, albo chcemy zrzucić tę wagę, no i zegarek przelicza nam kalorie. Szczegółowo o tej funkcji pisałam na swoim blogu, link do tego tekstu podrzucam Wam pod tym filmem, więc będziecie mogli od razu kliknąć i przejść do konkretnego wpisu. Natomiast teraz tylko w skrócie powiem, że ta funkcja w formie trochę mnie rozczarowała, ponieważ nie działa to tak jak kalkulator kalorii, jak aplikacje na przykład Fitatu, gdzie wpisujemy na przykład na śniadanie zjedliśmy jajecznicę z dwóch jajek, więc wpisujemy jajecznica, no i co? I musimy jeszcze wpisać kaloryczność. Dlatego, że aplikacja Huawei Zdrowie, bo to przez nią będziemy wprowadzać posiłki, nie posiada ani bazy produktów, ani bazy dań. I tu uwaga, radzę wprowadzać posiłki na porcje, czyli na przykład jedna miska rosołu, dlatego że jeżeli będziemy chcieli wprowadzić na przykład 300 ml rosołu, to niestety nie uda nam się to, ponieważ jest blokada. Kalendarzyk miesiączkowy znajduje się pod tą ikonką przypominającą zegar. Ja już wprowadziłam przykładowe dane. Przechodzimy niżej, przekręcając koronką. Wchodzimy do pomocy, tu znajdują się wszelkie instrukcje, oznaczenia poszczególnych faz, ale także jest takie ostrzeżenie, że no, ten zegarek to jest oczywiście tylko urządzenie, nie jest to urządzenie medyczne, więc nie może być stosowany jako narzędzie zapobiegające ciąże. Możemy także zaznaczać tutaj swoje objawy poprzez kliknięcie w kropelkę, jak i w błyskawicę. Jak widzicie, po wprowadzeniu danych otrzymujemy prognozy. Prognozowane są dni płodne, no i początek owulacji. Na niebiesko zaznaczone są dni płodne, na czerwono następna menstruacja, natomiast dzień owulacji zaznaczony jest takim niebieskim kwiatkiem. Jeśli przyciśniemy dwa półokręgi, to zmieni nam się widok kalendarzyka. Oczywiście możemy także edytować dane.
No i to by było na tyle. Tak wygląda kalendarzyk miesiączkowy w smartwatchu Huawei Watch GT4. Jeśli chodzi o monitoring snu, to Huawei Watch GT4 analizuje sen, jakość tego snu, pokazuje strefy, pokazuje sen płytki, sen głęboki, jak przebiegał nasz sen, ale także śledzi jakość oddechu podczas snu, no i wykrywa bezdech senny. Oczywiście jest to tylko urządzenie, więc wszelkie pomiary należy traktować jedynie poglądowo. Nie jest to urządzenie medyczne. W menu smartwatcha Huawei Watch GT4 znajduje się też funkcja AI Voice. Jest to sztuczna inteligencja, z którą możemy porozmawiać, zadać pytanie, ale od razu zaznaczam, rozumie tylko niektóre komunikaty i naprawdę nieliczne. Spróbujmy zadać pytanie o prognozę pogody. Jaka będzie jutro pogoda w Warszawie? W mieście Warszawa może być słonecznie. Najwyższa temperatura wyniesie 12 stopni Celsjusza, a najniższa 2. To teraz zapytamy o obecną pogodę w Zakopanem. Jaka jest teraz pogoda w Zakopanem? W mieście Zakopane jest teraz przeważnie pochmurnie. Prognoza przewiduje, że dzisiaj będzie deszczowo, najwyższa temperatura wyniesie 17 stopni Celsjusza, a najniższa 7. Spróbujmy zatem zapytać, która jest godzina. Która jest godzina? Przykro mi, ale nie zrozumiałam. Jak dojadę do Warszawy? Przykro mi, ale nie zrozumiałam. Jaka jest pogoda w Tatrach? Nie znam tego miejsca. Spróbuj podać inne. Zacznij bieganie. Rozpoczynamy bieg. Tych komunikatów rozpoznaje bardzo niewiele. Nie pogadamy za bardzo ze sztuczną inteligencją. Spójrzcie, jak wyglądają przykładowe powiadomienia. Otrzymujemy wiadomość. No i teraz tak, możemy odpisać wysyłając emoji. Klikamy i rozwinie nam się lista z buźkami. Lub też wysłać jeden z szablonów. Nie mamy tutaj klawiatury, nie możemy odpisać dowolnej treści. Możliwości smartwatcha Huawei Watch GT4 możemy poszerzać poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. Wachlarz tych aplikacji niestety nie jest aż tak obszerny. Mamy tutaj między innymi kalkulator oraz ćwiczenia. Huawei Watch GT4 oferuje tysiące pięknych tarcz, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych, ale te tarcze darmowe są naprawdę śliczne i jest to ogromny plus zegarków Huawei, dlatego że ten wybór tarcz jest tak szeroki, że naprawdę każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj tarcze klasyczne, stylowe, nowoczesne, multimedialne, ze zdjęciami. Jeżeli nie znajdziemy tarczy, która by nam odpowiadała, to zawsze możemy zrobić zdjęcie, no i umieścić na tarczy smartwatcha. Wtedy wspomnienia z wakacji zawsze będą blisko nas, ale też możemy stylizować ten zegarek do własnego ubioru, czyli zrobić zdjęcie na przykład naszej koszulki i umieścić to zdjęcie na tarczy smartwatcha. To też się da zrobić. Pierwszą zaletą tego smartwatcha, moim zdaniem, jest jego wygląd. Zegarek jest naprawdę piękny, na nadgarstku prezentuje się ślicznie, jest lekki, wygodny i robi wrażenie. Jak go założysz, na pewno zwróci uwagę. Po drugie, niezły czas pracy na baterii. Tak jak Wam wspomniałam, zegarek nie tylko wygląda, ale też daje radość z niezłego czasu pracy. I po trzecie, dobra jakość pomiaru tętna. Sprawdziłam pomiar tętna z ciśnieniomierzem, jak też z sensorem tętna Polar H9, a więc super. No i teraz tak kolorowo nie będzie, ponieważ powiem Wam o minusach tego smartwatcha, a jest ich wcale nie mało. Po pierwsze, brak płatności zbliżeniowych.
Rozumiem osoby, które już po czwartej generacji tego smartwatcha z linii GT mogą oczekiwać, że zapłacą tym zegarkiem w Polsce. Otóż nie. Huawei Watch GT4 nie obsługuje płatności zbliżeniowych w Polsce. Po drugie, nie ma usług Google'a. Po trzecie, nie ma pomiaru EKG i pomiaru ciśnienia krwi. Jeśli chodzi o cenę, no to ta cena kształtuje się w zależności od wybranego wariantu, ale wcale taka niska też nie jest. Ten smartwatch nie obsługuje zdjęć, więc nie wyświetlimy takiego zdjęcia. Pojawiają się emotikonki, ale jeśli chodzi o wysyłanie i odbieranie zdjęć, to będziemy musieli sięgnąć po telefon. Nie ma analizy składu ciała, nie ma rozpoznawania ćwiczeń, nie ma wielu funkcji, które już w tym zegarku mogłyby być. Dla kogo jest więc ten zegarek? Jeśli interesujesz się zegarkiem sportowym, to szukaj gdzie indziej. Watch GT4 zegarkiem sportowym nie jest, więc wielu funkcji, które znajdziesz w zegarkach sportowych, w Huawei Watch GT4 nie ma. Jeżeli interesujesz się zegarkiem modowym, lifestyle'owym, uzupełnionym o funkcje inteligentne, część funkcji zdrowotnych oraz sportowych, spójrz na ten zegarek, bo myślę, że naprawdę warto. Dziękuję za spotkanie i zasubskrybuj po więcej.